Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj ciasto z żółtą śliwką, czyli ciasto na pożegnanie wakacji. To banalnie prosty i szybki placek z owocami. U mnie dziś śliwki, ale tak naprawdę można je zrobić chyba z każdym owocem, które nadaje się do pieczenia. Jeśli lubisz tego typu przepisy, daj łapkę pod filmem, żebym o tym wiedziała. No i koniecznie zasubskrybuj kanał. Jeśli chcesz otrzymać bezpłatne powiadomienia, wciśnij dzwoneczek przy przycisku subskrybuj i wtedy jest to gwarantowane. No dobrze, dla mnie to ciasto sentymentalne, bo to pierwsze w życiu ciasto, które upiekłam, gdy miałam kilka lat i wtedy chyba też piekłam je ze śliwkami, ale z węgierkami z kompotu, które mama miała na półkach w piwnicy. Do dziś pamiętam ekscytację i dumę, kiedy to się udało. Pamiętam, że przepis brałam z dziecięcej piosenki Najłatwiejsze ciasto w świecie i patrząc na przepis lata później, rzeczywiście tak właśnie jest. Zapraszam na prosty domowy placek ze śliwkami, będzie prosto i szybko, a przepis pisany i składniki jak zawsze na www.skutecznie.tv. No i zaczynamy! Zaczynam od owoców, bo to chyba najdłuższy etap tego przepisu. Mam tu żółte, słodziutkie i miękkie śliwki. Myję je, osuszam, po czym usuwam pestki i kroję na mniejsze kawałki. Jeśli chodzi o ilość tych owoców, to tak na oko, tyle by po pokrojeniu uzyskać mniej więcej szklankę owoców gotowych do wyłożenia na ciasto. Ja dziś dam ich trochę więcej, bo to w sumie taki przepis, że można sobie na to pozwolić. Tak to wygląda. Blachę o wymiarach 20 na 20 cm lub zbliżonych natłuszczam i przypruszam otrębami lub wykładam papierem do pieczenia. Rozgrzewam od razu piekarnik do 180 stopni Celsjusza. Zanim się rozgrzeje, ciasto będzie gotowe. Do miski wsypuję suche składniki. Jedną szklankę mąki pszennej lub orkiszowej, u mnie dziś jasna orkiszowa typ 630. Pół szklanki cukru, można też dać mniej, jeśli ciasto ma być mniej słodkie. Jedna łyżeczka cukru waniliowego, jedna łyżeczka proszku do pieczenia, 1/4 łyżeczki soli. I starannie mieszam. Do drugiej miski wbijam 2 całe jajka. Dolewam pół szklanki oleju o neutralnym smaku. No i mieszam z pomocą trzepaczki. Tak przygotowaną mieszankę dolewam teraz do suchych składników i z grubsza mieszam, łącząc w ciasto. Spokojnie można to robić łyżką lub szpatułką, jak widzicie, idzie to bardzo sprawnie. Tak przygotowane ciasto przekładam teraz do przygotowanej formy. Rozprowadzam równo szpatułką, przy brzegach unosząc ciasto ciut wyżej. No i na wierzchu układam owoce, moje piękne, żółte, słodziutkie śliwki. Można je przypruszyć cynamonem. Ja dziś decyduję się na posypkę z migdałów, więc ten cynamon pomijam. Ciasto prezentuje się tak. Wstawiam je teraz do gorącego piekarnika i piekę w 180 stopniach Celsjusza przez około 40 minut, aż wierzch ładnie się zrumieni. Sprawdziłam, ciasto można też piec we frytownicy na gorące powietrze i wtedy z mniejszym termobiegiem daje 170 stopni Celsjusza i 35 minut lub 160 stopni Celsjusza i wtedy 40 minut. No i tu już upieczone. W kuchni pachnie przepięknie. Ciasto wyjmuję i zostawiam do lekkiego przestygnięcia. Ja od razu po upieczeniu posypuję je z wierzchu płatkami migdałowymi lub siekanymi migdałami, które świetnie pasują do śliweczek. Można je też podmienić na przykład na wiórki kokosowe albo strużyny białej czekolady. No i kiedy lekko przestygnie, ciasto wyjmuję delikatnie z blachy i przekładam na raszkę ruszt, by stygnąc odparowało. I kiedy to się stanie, można kroić i podawać. U mnie 4x4, czyli na 16 części. Przypruszam cukrem pudrem i gotowe. Mój prosty domowy placuszek prezentuje się tak. Przekładam na talerz i można podawać. Super do kawy, herbaty, a także do mleka, jeśli lubicie placki owocowe z mlekiem, rzecz jasna. U mnie jak zawsze średnia czarna z cynamonem i jeden taki kawałeczek przywołuje ciepłe wspomnienia z dzieciństwa. Tak wygląda w przekroju. Pachnie wanilią i owocami, jest miękki, lekko wilgotny i zdecydowanie gotowy do jedzenia. Przechowuję pod przykryciem w naszym kąciku na ciasta, ale już teraz wiem, że długo tu nie postoi, bo znika rzeczywiście bardzo szybko. No i co? Mam nadzieję, że przepis się przyda i że zechcesz z niego skorzystać. Przepis pisany, składniki i precyzyjny opis znajdziesz jak zawsze na blogu Skutecznie TV. Link jak zawsze w informacjach pod filmem. Wstawię tam też listę składników. Już niemal wrzesień, zerknij więc na mafiny owsiane, super na przekąska do szkoły, albo na panią Walewską, jeśli wolisz bardziej klasyczne ciasta. A ja dziękuję za uwagę, za doglądanie do końca. Przypominam o subskrypcji kanału, a już subskrybującym z głębi serca dziękuję za okazane wsparcie. Przepysznych ciast ze śliwkami Wam życzę, smacznego i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!